Naszym gościem jest brat Łukasz, pracujący w Hospicjum Bonifratrów w Wrocławiu. Proszę nam opowiedzieć, jak powstał Zakon Bonifratrów. Pełna nazwa Zakonu Bonifratrów to Zakon Szpitalny Świętego Jana Bożego. Jan urodził się w małej miejscowości na terenie dzisiejszej Portugalii i tak naprawdę niewiele wiemy o jego dzieciństwie. Według barokowych tradycji miał wywędrować jako ośmiolatek z rodzinnego domu. Później przez wiele lat trudnił się pasterstwem w Hiszpanii, brał udział w wyprawach wojennych, także był takiego niespokojnego ducha i poszukiwał przez długi okres czasu poszukiwał sensu swojego życia. Po tych doświadczeniach wojennych powraca do rodzinnej Hiszpanii i tam w drodze do Grenady ma spotkać Pana Jezusa w postaci dziecka trzymającego owoc granatu z krzyżem i usłyszeć od Niego, że właśnie w tym hiszpańskim mieście zrealizuje swoje powołanie, znajdzie swój krzyż. W skrócie można powiedzieć, że tym, czym Asyż jest dla franciszkanów, tym Grenada dla bonifratrów. W Grenadzie Jan trudni się początkowo sprzedażą książek, a później pod wpływem kazania ówczesnego słynnego kaznodziei, a obecnie doktora kościoła Jana Zawilli, doznaje gwałtownego nawrócenia i tak okazuje skruchę za winy, za błędy swej młodości, że zostaje uznany przez mieszkańców Grenady za obłąkanego. Trafia do tamtejszego szpitala królewskiego, gdzie poznaje na własnej skórze, jak leczono osoby z zaburzeniami psychicznymi w tamtych czasach. A była to chłosta, pętanie. Także po doświadczeniu tego typu terapii, po wyjściu z tej placówki, Jan tworzy pierwszy przytułek, szpitalik dla ubogich, chorych, potrzebujących mieszkańców Grenady. Z grona naśladowców Jana Bożego już po jego śmierci zawiązuje się i regułę papieską otrzymuje właśnie zakon bonifratrów, a samo słowo pochodzi od łacińskich terminów bonum, oznaczającego dobro, i frater, brat, i oznacza to właśnie dobrych braci, bo takimi mamy być zgodnie z tym, jak nas nauczał, jaki przykład dawał nasz założyciel. Gdzie powstał pierwszy szpital? Pierwszy szpital powstał w Grenadzie, na ulicy Lucena. Było to nieopodal mauretańskiej, podbitej już wówczas przez królów katolickich twierdzy Alhambra, więc Grenada była i jest nadal miastem wielokulturowym. I Jan nauczał i pokazywał, że należy pomagać innym niezależnie od ich pochodzenia, religii, wyznania czy statusu społecznego. Ten szpital zmieniał lokalizację, te potrzeby rosły, Jan stopniowo zajmował się coraz większym gronem osób, więc przenosił swoją siedzibę, ale zawsze panował w nim taki duch miłosierdzia. Co to jest ślub szpitalnictwa, który składają bonifratrzy? Szpitalnictwo w języku polskim kojarzy nam się tak bardzo medycznie, ale tak naprawdę termin ten nie oznacza jedynie prowadzenia szpitali, ale pochodzi od łacińskiego słowa hospitalitas, czy angielskiego hospitality, oznaczającego gościnność, otwartość na potrzeby drugiego człowieka. Także ślubując szpitalnictwo, zobowiązujemy się, by właśnie takim otwartym człowiekiem być. Mówiąc tak w pewnym skrócie, uważam, że ten ślub szpitalnictwa zobowiązuje nas do tego, by kształcić w sobie umiejętność spotykania się z drugim człowiekiem i z jego potrzebami. Dlaczego herbem bonifratrów jest owoc granatu? Zakon powstał w hiszpańskiej Grenadzie, a słowo granada po hiszpańsku oznacza właśnie owoc granatu. Tak więc to jest powodem, dlaczego ów owoc przyozdobiony krzyżem i gwiazdą wszedł do zakonnej heraldyki. Jakimi sposobami leczył święty Jan Boży? Nie mamy wielu informacji ścisłych o życiu Jana Bożego. Zachowały się jego listy pisane do takiej wspomożycielki, księżnej Sesy,
jak też listy do osób zainteresowanych przystąpieniem do jego wspólnoty. W listach tych Jan pokazuje, czy opisuje, z czym się borykano, mówi o, czy pisze o wszawicy, o świerzbie. Natomiast tym jego podopiecznym potrzebne były takie najpotrzebniejsze, czy brakowało im najprostszych rzeczy, ubrania, wyżywienia. A można tylko przypuszczać, że w leczeniu wszelkich schorzeń czy ran, które też pewnie były częstym problemem, stosowano środki uznawane wówczas za skuteczne. Jaką rolę w lecznictwie bonifratrów odegrał brat Ludwik Perzyna? Brat Ludwik Perzyna to wybitny bonifraterski lekarz okresu oświecenia. Urodził się w 1742 roku w Krakowie i początkowo praktykował jako świecki chirurg, cyrulik, jak wówczas nazywano tą specjalność medyczną, a później właśnie jako brat w zakonie szpitalnym. Przebywał w naszym konwencie w Warszawie, w Łowiczu, w Kaliszu. Właśnie w Kaliszu wydał swoje dzieła medyczne. Są to podręczniki skierowane zarówno do, można powiedzieć, pacjentów, takie poradniki medyczne dla osób z niższych warstw społecznych, jak też podręczniki fachowe dla cyrulików i lekarzy, bo wówczas medycynę dzielono na medycynę wewnętrzną, którą zajmowali się lekarze, i chirurgię, czyli schorzenia zewnętrzne, które leczyli cyrulicy. Brat Ludwik, pisząc swoje dzieła, przekazuje w nich bardzo rozsądne poglądy na to, jak powinny być leczone choroby. Należy sobie uzmysłowić, że współczesna, nasza wiedza medyczna bardzo różni się od tych przekonań sprzed 200 lat. Ludwik Perzyna doradza rozsądnie, aby unikać upustów krwi, wykonywać je tylko wtedy, kiedy są konieczne, aczkolwiek także opisuje technikę ich wykonywania, bo uznawano je za jedną z podstawowych metod leczenia. Mówi też, czy doradza higienę, która była takim, czy zapobiegała powstawaniu wielu chorób. Jest on też twórcą, czy jemu zawdzięczamy używane po dzień dzisiejszy terminy medyczne, z których jednym z najważniejszych do dziś stosowanych jest surowica. To właśnie brat Ludwik Perzyna wprowadził ten termin do polskiego słownika medycznego. Dlaczego bonifratrów nazywano czubkami? Otóż od swoich początków, czyli od czasów Jana Bożego, bonifratrzy starali się przyjmować do swoich ośrodków wszystkich, niezależnie od schorzenia, na jakie ktoś cierpiał, od narodowości. Osoby z zaburzeniami psychicznymi dawniej uznawane były za opętane i nie uznawano tego, nie rozpoznawano tego jako chorobę. Bonifratrzy byli pionierami w podejściu do chorób psychicznych. Piszą o tym już XIX-wieczni historycy medycyny. Było to pewnym przełomem w podejściu do chorych psychicznie. A bonifratrzy od wieków chodzą w takich habitach, w jaki ja jestem ubrany, które to habity też składają się z szkaplerza zakończonego takim kapturkiem okrągłym. Dziś on jest tak szyty, że nie da się go założyć na głowę, ale przez to nazywani byliśmy w XVIII-XIX wieku czubkami, przez ten jego czubaty kształt. Ponieważ zajmowaliśmy się głównie osobami chorymi psychicznie, z czasem ta nazwa od nas przeszła na tychże chorych i taką mamy pamiątkę zachowaną w języku. Nawet w Zemście Aleksandra Fredry jest taki fragment, kiedy Cześnik mówi do Papkina: niechże o tym już nie słyszę, bo do czubków odwieść każę. I chodzi tu właśnie o jakiś dom prowadzony przez bonifratrów. Tak na marginesie mogę tylko dodać, że nie tylko bonifratrzy mieli taki wpływ na język, ale na przykład określenie kapucynów pochodzi stąd, że capuccio po włosku oznacza bodajże właśnie kaptur, kapturek, i dzieci włoskie miały krzyczeć tak za tymi zakonnikami, którzy mają długie kapturki.
I stąd określenie właśnie tej gałęzi franciszkanów kapucyni. A ponieważ habity bracia kapucyni mają jasno-brązowe, to później kawę z mlekiem nazwano cappuccino. Także używamy na co dzień takich terminów jak czubek czy cappuccino, nie domyślając się czy nie spodziewając, że mają one związek z życiem zakonnym. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.